Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Na początku chciałbym Was przeprosić, że wlatuję do Was dopiero po 3 tygodniach, chyba jakoś tak. No ale jak już część z Was wie, zmieniam pracę i wiąże się to z kilkoma treningami i dlatego niestety nie byłem w stanie na czas pokazać Wam jakichkolwiek gier, które ukażą się na platformę PlayStation VR 2. No ale jestem i mam dla Was naprawdę świetne gry i kilka ciekawostek. W związku z tym zostańcie ze mną do końca, bo naprawdę warto. I pamiętajcie o pozostawieniu suba, jeżeli wlatujecie tutaj pierwszy raz. No i koniecznie nie zapomnijcie o tej tak sławnej łapeczce w górę. A teraz zaczynamy. Już 17 lipca ukaże się gra Sky Climb. W grze będziesz szybować w przestworzach jak nigdy dotąd i przywróć równowagę we wszechświecie. Ta przygoda z perspektywy pierwszej osoby przenosi klasyczną platformówkę do rzeczywistości wirtualnej, oferując intuicyjny mechanizm lokomocji oparty na ramionach, który umożliwia przeskakiwanie z jednej kostki na drugą przy niskiej grawitacji. W grze jest kampania dla jednego gracza z 8 unikalnymi światami obejmująca 74 poziomy lub jak wolisz, to możesz zagrać w mistrzostwa w trybie wieloosobowym z maksymalnie 6 osobami i 24 botami. Dla posiadaczy gry Bulletstorm mam rewelacyjną wiadomość, a mianowicie deweloperzy People Can Fly i Incuviosa ogłosiły nadchodzącą bezpłatną dużą aktualizację dla fanów jeszcze w tym roku, która obejmie nowy tryb hordy, ulepszoną broń, nowe umiejętności strzeleckie, ulepszoną smycz energetyczną i bardzo porządny tryb dla leworęcznych. Najnowszy zwiastun podkreśla, że Bulletstorm VR nie został wydany w styczniu na oczekiwanym poziomie jakości, jakiego oczekiwali gracze lub People Can Fly, zanim zaprezentowano ulepszenia wprowadzone przez Incuvo w 3 aktualizacjach popremierowych i teraz obiecuje bezpłatną większą aktualizację jeszcze w tym roku, która przyniesie największą i najlepszą wersję krwawej pełnej akcji gry Bulletstorm VR. Więc jak widzicie, co to dużo mówić, jak dla mnie takie zachowanie producentów tylko można chwalić. Cold VR to porywająca gra w rzeczywistości wirtualnej, w której kontrolujesz upływ czasu. Czas płynie naprzód tylko wtedy, gdy przestajesz się poruszać, więc nie zatrzymuj się i staw czoła bezwzględnym przeciwnikom i ich sztucznej inteligencji. Los całego wirtualnego świata spoczywa w Twoich rękach. Gra stworzona z myślą o użytkownikach poszukujących wyzwania i uwielbiających adrenalinę. W miarę Twoich postępów poprzez tyle imponujące, co niepokojące lokacje zmierzysz się nie tylko ze sztuczną inteligencją, ale też i z różnymi zagrożeniami środowiskowymi, jak zabójcze lasery, ruchome platformy, a także niespodzianki czekające na tych, którzy odważą się na eksplorację. Dynamiczne mechanizmy rozgrywki zmienią cię w niepowstrzymaną maszynę zdolną do błyskawicznej adaptacji i zdominowania wyzwań czekających na każdym z poziomów. Czyli jak widzicie, jest to odwrotność gry Superhot, gdzie tam musieliśmy się zatrzymać, aby spowolnić czas, a tu jest jednak odwrotnie. Myślę, że fanom gry Superhot ta gra przypadnie do gustu. Kolejna gra to gra o nazwie Arcade Paradise. Arcade Paradise to przygoda z automatami do gier z lat 90. Grasz jako Ashley i otrzymujesz właśnie klucze do posiadanej przez twoją rodzinę pralni. Ale zamiast utrzymać się z prania ciuchów, postanawiasz zmienić pralnię w najlepszy salon automatów. Wybieraj spośród 35 gier zainspirowanych 3 dekadami grania. Można grać we wszystkie te gry, a nawet pobijać na nich rekordy. Utrzymuj się na krok przed swoim ojcem, inwestuj zysk i zbuduj własny raj automatów.
Następna gra to Astro Hunters VR. Jest to strzelanka ekstrakcyjna osadzona w kosmosie. Zanurz się w eksploracji różnorodnych planet, walcz z różnymi wrogami, twórz, zbieraj zasoby i ulepszaj swoją broń. Pamiętaj jednak, że na planecie są też inni łowcy. Czy sprzymierzysz się, będziesz walczyć, czy zdradzisz, to zależy od ciebie. Zostań jednym z najemników zwanych łowcami i pomóż statkowi matce osiągnąć swoje cele na wrogich planetach. Będziesz podejmował się niebezpiecznych misji i rzucał wyzwanie innym graczom. Możesz połączyć siły z innymi graczami, ale bądź ostrożny. Możesz również polować na innych graczy w celu przejęcia ich cennego wyposażenia. Wyruszenie na wyprawę wiąże się z wysoką nagrodą, jeśli oczywiście znajdziesz cenne przedmioty. Ale musisz pamiętać, że wiąże się to również z dużym ryzykiem. Jeśli umrzesz, stracisz wszystko. Ta gra znalazła się już na moim kanale w zapowiedziach, ale pokazuję wam jeszcze raz, gdyż deweloper przekazał niedawno informację, że gra wyjdzie z opóźnieniem i ukazać ma się dopiero w październiku. Posłuchajcie, co gra VRSO Bare Knuckle Fighting ma do zaoferowania. VRSO oznacza organizację sportową wirtualnej rzeczywistości. Gra osadzona jest w świecie istniejących opuszczonych lokacji dzięki technologii fotogrametrii. Opiera się ona na koncepcji turnieju z fabułą, w którym gracz będzie musiał pokonać 16 zawodników, aby zostać mistrzem ligi VRSO. Każdy przeciwnik charakteryzuje się odmiennymi umiejętnościami i stylem walki, przez co stwarza inny poziom trudności. Wszystkie animacje powstały w technologii motion capture we współpracy z zawodowymi zawodnikami. Dzięki temu nasi przeciwnicy w grze posiadają wszystkie niezbędne umiejętności walki, takie jak ruch ofensywny i defensywny, odwracanie uwagi, uniki, bloki, obroty, zanikanie, ataki, a także różne kombinacje. Duży nacisk położony jest na tryb treningowy, w którym gracz ma możliwość skonfigurowania swojego przeciwnika. Jest to niezwykle przydatna opcja także dla profesjonalistów, którzy będą mogli zdecydować, jak ofensywny lub defensywny jest przeciwnik i ustawić wszystkie parametry pozostałych cech i zachowań przeciwnika, takie jak refleks, szybkość, wytrzymałość, charakter i inne. Oprócz kampanii dla pojedynczego gracza w grze dostępny jest również zaawansowany tryb wieloosobowy. Trailer gry, który widzicie, może nie pokazuje szczegółów, ale jak dla mnie jest to zapowiedź rewelacyjnej gry nie tylko na platformę PlayStation VR 2, ale inne również. A czemu tak sądzę? Posłuchajcie dlaczego. W ubiegłą środę bezpośrednio po letniej prezentacji Upload VR 2024 Neuron Studios zaprezentowało Tier 1 Direct Action, innowacyjną taktyczną strzelankę FPS dla wielu graczy VR, która kładzie nacisk na pracę zespołową i realistyczną mechanikę VR. Zainspirowana uznanymi tytułami takimi jak Arma i Rainbow Six Siege i uważa za duchownego następcę Onward, gra Tier 1 Direct Action ma na celu podniesienie poprzeczki dla gatunku taktycznych strzelanek VR. Ujawnienie tej informacji stanowi ważny pierwszy krok dla Neuron Studios, zespołu zajmującego się dostarczeniem strzelanek VR na poziomie, o który gracze prosili od lat. Zespół programistów składa się z ponad 20 weteranów branży VR, w tym 8 kluczowych członków, którzy odegrali kluczową rolę w opracowaniu długoletniej podstawowej gry Onward. Ich wspólne doświadczenie obejmuje inne znaczące tytuły VR, takie jak Zenith, Marvel Iron Man VR, Black Dog Hoops, Stealth i Microsoft Flight Simulator 2020. Wielu twórców i projektantów gier to weterani wojskowi, co dodaje Tier 1 wyjątkowej głębi realizmu i autentyczności. Akcja gry rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i gracze dołączają do elitarnych agentów dwóch frakcji, Spectre i Buran, uwikłanych w konflikty o wysoką stawkę. Aby promować strategiczną, kooperacyjną rozgrywkę, gra nagradza graczy za takie działania jak ożywienie członków drużyny i zdobywanie celów.
Grę, którą teraz oglądacie, to Already Dead. To klasyczny survival horror z lat 90. opracowany przez Mooncall Games. Gracze znajdują i wykorzystują przedmioty lub rozwiązują zagadki, aby robić postępy lub uzyskać dostęp do opcjonalnych ukrytych obszarów. Czy horror w takiej wersji się przyjmie? No to zobaczymy już wkrótce. Tym razem pogramy w grę, gdzie będziemy widzieć swoje pomieszczenie. Gra nosi nazwę Infinity Insight i posłuchajcie, o czym jest ta gra. Gdy w Twoim domu w niewyjaśniony sposób zmaterializował się enigmatyczny starożytny artefakt znany jako Cokół, otworzyło to portal do błogiego, przypominającego sen świata wypełnionego niemożliwą architekturą i ukrytymi tajemnicami, które tylko czekały na zbadanie. Kierując się echem dawnych odkrywców, będziesz zbierać odłamki, rozwiązywać trójwymiarowe łamigłówki i składać klucze, aby odblokować sekrety tajnego stowarzyszenia, którego celem jest utrzymanie równowagi między porządkiem a chaosem. Główne cechy tej gry to poznaj pięć błogich i kojących labiryntów pełnych tajemnic, odkryj głęboką i wciągającą historię skrytą w elementach tego świata, rozwiązuj na spokojnie łamigłówki geometryczne korzystając z intuicyjnego sterowania, zanurz się w bogatym, urzekającym dźwięku oraz muzyce, które pogłębiają Twoje połączenie z tym nowym światem.
To już niestety wszystko na dziś. Ja będę się z wami powolutku żegnał i do zobaczyska już wkrótce. Pamiętajcie o pozostawieniu suba i łapeczki w górę, jeżeli materiał się podobał. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć!